Dzień dobry! Witam was bardzo serdecznie po raz kolejny. Dzisiaj przygotowałem nagranie pod takim tytułem: Czy warto być człowiekiem przebudzonym w różnych dziedzinach? Wiele ludzi są przebudzeni w jednej, dwóch no, lub tam najwyżej w kilku dziedzinach życia, czy też dziedzinach obecnego świata, w którym żyjemy? Ale czy warto być przebudzonym w jak największej liczbie wyżej wymienionych dziedzin? Zachęcam do wysłuchania tego nagrania wideo w tym temacie. Wiem, że wiele osób opuściło i w dalszym ciągu opuszcza organizację świadków Jechowy. Sam też do nich należałem. Bo w lutym 2017 roku ja i moja żona opuściliśmy tę organizację. I ci ludzie uwalniają się od ciała kierowniczego, od chorych wytycznych, od chorych nauk i bardzo dobrze. Ale okazuje się, że wielu świadków, znaczy byłych świadków, byłych głosicieli, głosicielek nie są przebudzeni w innych, Dziedzinach życia. Yy, na przykład yy, niektórzy byli głosiciele lub jeszcze inni ludzie wierzący są przekonani, że Stworzyciel posługuje się jakąś tam religią prawdziwą. No i należą po wyjściu z organizacji, byli głosiciele, były głosicielki należą do jakiejś religii i uważają ją za religię prawdziwą. Albo przyłączają się do jakiejś społeczności, gdzie są na przykład zebrania, nabożeństwa, i uważają tę społeczność za społeczność, której błogosławi stworzyciel. Warto podkreślić, że są przekręty, jeśli chodzi o historię. I tutaj, w tej kwestii, wielu ludzi nie jest przebudzonych. Jeśli chodzi o historię, ludzie są okłamywani. Podam przykład. W Katyniu, jeszcze tam w innych miastach dawnego Związku Radzieckiego zaszczelono polskich oficerów i przez wiele lat wciskano ludziom kłamstwo, propagandę, że tych polskich oficerów zabili hitlerowcy. Mija około pół wieku od 1940 roku. No i prawda wychodzi na jaw że nie hitlerowcy zabili tych polskich oficerów w Katyniu, czy w innych miastach, tylko zrobili to Sowieci. No a jeżeli tu było kłamstwo, no to możemy być przekonani, że w innych kwestiach, w innych tematach historycznych, ludzkość też była okłamywana. O, na przykład wielu ludzi, wielu ludzi jest przekonanych, że były jakieś resety czasowe. Coś jest na rzeczy z tymi resetami. Yy, ludzie są okłamywani w dziedzinie medycyny. Na przykład mówi się, że jak weźmiesz szczypawkę, to będziesz dłużej żył, będziesz zdrowszy, a tu się okazuje, że dużo ludzi po przyjęciu szczypawki szczypawek nabawia się poważnych chorób, albo umierają w średnim czy nawet w młodym wieku. Słyszy się, słyszy się, czyta w internecie, na Facebooku, że na przykład umierają bardzo młodzi sportowcy, piosenkarze czy inni znani ludzie. I niektórzy ludzie jeszcze wierzą historykom i wierzą medycynie, chociaż w innych dziedzinach są przebudzeni. Albo weźmy coś takiego, jak uczynienie pewnych zwierząt. Niepotrzebnych ludziom jakieś owady, insekty, potężne krokodyle, zabójcze węże. Mam na myśli jadowite węże albo węże dusiciele. I wielu ludzi doszło do wniosku, że pewne zwierzęta, te bardzo szkodliwe, nieprzyjemne, niemiłe, że tych zwierząt nie uczynił stworzyciel. Ale jakieś demoniczne Elohim. Weźmy yy, pod uwagę ukrywanie technologii, wynalazków. Nam się mówi, że pewne wynalazki pojawiły się nie tak dawno kilkadziesiąt lat temu, sto lat temu, czyli na przykład w XX wieku a okazuje się, że pewna technologia pewne wynalazki istniały już dużo, dużo wcześniej kilkaset lat temu. I to się też ukrywa. I niektórzy ludzie właśnie się przebudzili, wiedzą, że pewna technologia, technologie były ukrywane. Teraz może być tak, że wielu ludzi przebudziło się w różnych dziedzinach, na przykład w tych, które wymieniłem, ale dalej mogą być przekonani, że pierwsi chrześcijanie, którzy żyli w pierwszym wieku naszej ery, że to lud pochodzący od Stworzyciela. no i lud mający w pierwszym wieku naszej ery Jego błogosławieństwo. Ale inni doszli do wniosku, że pierwsi chrześcijanie to była sekta. Nie tak dawno nagrywałem się w tym temacie i jest nagranie na kanale Cała Prawda. Co łączy pierwszych chrześcijan? ze świadkami Jehowy. Co mnie na przykład przekonuje, że pierwsi chrześcijanie to nie był lud pochodzący od Stworzyciela. No na przykład to, że Paweł bardzo tam górował, przodował, rządził. Dlaczego Paweł napisał aż 14 listów, a inni pisarze i często po śmierci Pawła pisali tych listów mniej. Są tylko trzy listy Jana, dwa listy Piotra i po jednym liście Jakuba i Judy, yy, braci Jezusa. No, to daje do myślenia rządzenie Pawła w religii pierwszych chrześcijan. No, coś tu jest nie tak, tym bardziej, że Jezus powiedział, że Kościół miał być zbudowany na Piotrze. I są jeszcze inne argumenty, że pierwsi chrześcijanie to była sekta. Też wielu ludzi doszło do wniosku, że Biblia absolutnie nie jest natchniona przez Tworzyciela. Są tam sprzeczności, nieścisłości, błędy, absurdy, herezje. Są też dowody, że Bóg ze Starego Testamentu jest Bogiem wymyślonym. Że Jezus z Nazaretu, syn Marii i Józefa nie jest Bogiem, nie jest drugą osobą boską. No i też... W Biblii są samozwańczy apostołowie. I na ten temat też są osobne nagrania wideo na kanale Cała Prawda. Niektórzy ludzie na przykład nie przebudzili się z takiej dziedziny jak istnienie we wszechświecie bilionów wymyślonych olbrzymich galaktyk. Tam kiedyś w pewnym źródle czytałem, że pseudonaukowcy podają, że na świecie, we wszechświecie jest około 70 trylionów gwiazd. A to jest informacja sprzed około 10 lat. To ta liczba, ta, liczba, ta rzekoma liczba tych gwiazd mogła się zwiększyć. Jest jeszcze też coś takiego jak wymyślony układ słoneczny, co mnie przekonuje, że nie istnieje układ słoneczny. No, rozmiary wyolbrzymionego Słońca, że te Słońce ma ponoć prawie milion 400 tysięcy km średnicy. Inni ludzie nie przebudzili się biorąc pod uwagę kształt Ziemi z nieboskłonem. Są przekonani, że Ziemia to wirująca kula wokół własnej osi i wokół Słońca. Jak na przykład ludzie mogą chodzić na Antarktydzie, na kuli ziemskiej, do góry nogami? O to jest jeden z takich łatwiejszych argumentów, że Ziemia nie może być kulista, ale jest płaska. Ale na temat układu słonecznego chcę przygotować osobne nagrania. Osobne nagrania wideo. Myślę, no, ja tak sądzę, że warto być przebudzonym w tych wszystkich wyżej wymienionych dziedzinach życia, w tych dziedzinach światowych. Wtedy nikt nie będzie nami manipulował. Nie będziemy też tracić pieniędzy i czasu na te kłamstwa. Podam przykład. O, ktoś kupuje płytki DVD o wymyślonym kosmosie. Albo o wymyślonym układzie słonecznym. Przyznam się, że ja kiedyś też yy, kupowałem płytki o słońcu z układu słonecznego, o tych wymyślonych planetach i traciłem pieniądze. No, mały pikus jak to jeszcze jest tylko strata, tam kilkudziesięciu złotych w ciągu roku, ale gorzej, jak ktoś wydaje kilkaset, kilka tysięcy złotych w ciągu roku na te bzdury. Kłamstwa i traci na to mnóstwo czasu. Zdawiam każdego z Was bardzo serdecznie. Dziękuję za wysłuchanie tego nagrania wideo. Do usłyszenia! Do kolejnego razu na kanale Cała Prawda!